No, witajcie, witajcie, kochani. Kolejna fajna rzecz, którą się chciałam z wami podzielić. Przerzucajcie. Dzień dobry, proszę pani. Chciałbym się dowiedzieć taką rzecz, bo sobie czytam tutaj ustawę o komornikach. Jest artykuł 33, komornicy sądowi. Jest punkt drugi, że komornik nie może prowadzić działalności gospodarczej. No tak, że to no, bo jest instytucją prywatną. Że co, że co? Że jest instytucją, prowadzi działalność, tak. Nie może prowadzić działalności gospodarczej. Tak, nie prowadzi działalności, tak? Prowadzi kancelarii na własny rachunek. A już pani mówię, jest taka... Czy pan doradcy, ja tutaj nie będę u panu, ale panu mogę tutaj coś porad jeszcze? prawnych Tak, udzielać. tak. No nie, to nie są porady Jak prawne. się motam. No tak, nie. Pani, Kancelaria pani. jest rejestrowana przez komornika jako własna działalność gospodarcza. A wie pani co, dobrze, to jak się wejdzie na spis działalności gospodarczej, na przykład komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie, Szymon Fudalewski, Kancelaria Komornicza numer 1 w Wejherowie, NIK 586-209-1569 i Dobrze, REGO, ja tutaj i REGO, mogę? Nie odwołam się do tego. Dobra. Może pan w dniu jutrzejszym przedzwonić, i tak? REGO 386-63-99. No dobrze, ale proszę pana, ja tutaj nie będę miała, ale, tak? No to pan ja może wiem, doradcę prawnego tylko właśnie ustalić to. chciałem się dowiedzieć, jak to działa, bo status prawny podmiotu Nie powiem panu, ja jeszcze raz aktywny, powtarzam, tak? tak, aktywny, ale to jest prosta rzecz, bo to jest zarejestrowane NIP, REGO, nazwa działalności gospodarczej, komornik sądowy przy sądzie, czyli ta pełna nazwa, no i forma prawna, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, czyli... Ja panu nie udzielę informacji, proszę zadzwonić w dniu jutrzejszym, będzie pan komornik, tak? No tak, czyli status podmiotu aktywny, działalność gospodarcza, której nie można prowadzić. Czyli To jest nie, pana zdanie, czyli... tak? Ja muszę zapoznać się z tym. Ja nie będę w tej chwili tutaj Okej, wchodzić czyli nielegalnie się to działalności odbywa. gospodarczej, tak? I No. muszę spojrzeć w komentarz lek, tak? Żeby Aha. zobaczyć, co pan ma na myśli. Czyli To jest jest pana działalność zdanie, ja tylko nielegalna. mogę to stwierdzać. Czyli nielegalna działalność komornicza. No. To dziękuję, miłego dnia. No, nie pisać do kupanta skarg, z zażaleniem wniosku, deklaracji, składać petycji, tylko to bojkotować, a pisać sprzeciwy, wezwania, nakazy, postanowienia, wydawać decyzje, bo jesteśmy zwierzchnikiem władzy, a władza zwierzchnia to władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. W wolnej chwili zapraszam na swój profil do galerii. Zobacz, w jaki sposób pisma pisałam, a komornik odstąpił od czynności. Jeszcze nie wiedziałam o tym artykule 33. To taki mój komentarz do tego postu. Także dobrego dnia wam życzę, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć.